Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Hej, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Cyberpunk 2077. Kontynuujemy główną fabułę. I od razu chcę tylko przestrzec, że ja w sumie przed chwilą wstałem. Jest godzina 14:34 po zmianie czasu, czyli w najgorszym momencie w moim w sumie roku. Nienawidzę czasu letniego. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o spanie i tak dalej, to uwielbiam sen, więc dla mnie jest to dosyć wielka tragedia. I jeszcze coś mi chyba zaczyna brać. Jakoś tak się nie za specjalnie czuję. No ale dobra, kontynuujemy. Wyspałem pół dnia, nagrałem bodajże 3 odcinki z Zomboida, więc jutro z pewnością te 3 odcinki wlecą. Potem już niestety będziemy przychodzić na godzinne odcinki pojedyncze. Ale to chyba też nie problem. Okej, nie było tematu. Uwielbiam Cyberpunka, naprawdę. Cyberpunk ma tak pięknie zrobione to otoczenie. Te piękne bugi. Ja się będę wyśmiewał z tej gry, przepraszam. Ja naprawdę... Bo też poszedłem do tej gry z nastawieniem takim dosyć optymistycznym, no. Ale jak mi ktoś, ktokolwiek powie, że ta gra jest naprawiona, to normalnie parsnę śmiechem. Ta gra jest w stanie po prostu surowym. Dramat. Totalny dramat. Jedź! Nawet radia nie mogę używać zbytnio. Mam nadzieję, że to są jakieś... No? Aha. Nieważne, nie da się. Rozumiem, że ja go słyszałem z samochodu. Tak głośno i wyraźnie. On pod prąd podjechał? Ruch lewostronny zrobił teraz? Co jest? Nie, to jest dwupasmówka. No jeź, zielone masz. Kota. Czekajcie, bo ja ominąłem trochę. Nie potrzebnie tu stałem. Pyk. Jakieś wsioki są. Wysiądź. Dobra, waj. Idziemy robić misję. Rozumiem, że tu jest fast travel. Porque tengo planes para esta noche. Virgen Santísima, ma. Te vas a enterar mañana. Taki. Ja mam już odblokowany, chyba mam odblokowany, dobra. Yo también te quiero, ma. My ciebie też kochamy, Jackie. Pytanie, czy my mamy tutaj coś takiego jak? Jak? Ograniczone miejsce wyku. Mamy udźwig 191 na 200. No właśnie. Ej, ale mamy nowe jeszcze ubranka. Redukcja obrażeń od eksplozji 5%. Zmniejszy czas zastanawiania się ukaków 12. Wyobrażenia przeciwko przeciwnikom o wysokim poziomie zagrożenia. Ej, to jest fajne. To mi się podoba. Modyfikacja odzieży głowa. Co to jest? A to jest ta modyfikacja, okej. No dobra, czy ja mogę na przykład to teraz wyciągnąć? Wyciągnij. Nie da się, aha. To było to. No szkoda. Dobra, główkę zmieniliśmy. Na twarz nie mamy nic nadal. Ale na klatę mamy. Kamizelka z kolcami Maelstrom.
Więcej pancerza, zwiększenie tempa odnowienia haków i redukcja obrażeń w wyniku bloku. Obniża zużycie wytrzymałości w trakcie blokowania ataków wręcz o 14%. Bierzemy. Wygląda mi jak wieśniak, no ale okej. Niech tak będzie. Dobra, pancerzyk. Zmniejszenie obrażeń od haków. To może być spoko. To może być spoko. No dobra, jakbym sobie chciał... No dobra, nie da się. To jest tylko puste miejsce na ten... Na ten teges. To mogę go pancerz sobie zwiększyć, nie opłaca. To jest lepsze. I nóżki. Więcej pancerza. Budki jakieś nowe? Mamy. Redukcja obrażeń od wybuchów i prędkość poruszania się większa. No to ja wolę prędkość poruszania się większą. Więcej pancerza. No i fajnie. A resztę do wyjebania. Cyberdeki. Zasobanie pamięci. Cel tymczasowo przestaje walczyć w trakcie trwania haka. Przeciwnik znajdujący się poza walką nie może do niej dołączyć. Mamy zwarcie. Nieśmiercionośne. I mamy również restart optyki. Oślepienie i... Umiarkowane obrażenia. 3. Średnio. Średnio. Czekałem na ciebie. Słuchaj, u mamy. A co słychać u pani Wells? Martwi się o mnie. Wiesz, jak jest. Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się, że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do Afterlife. Bank pierwsza liga. Pierwsza liga. Pierwsza liga. I wiesz, co ci powiem? Zapracowaliśmy na to. To co, jedziemy? Chodźmy. Dlaczego mam wrażenie, że ten skok się na 100% nie uda? To raz, a dwa, Jackie umrze. Jackie umrze, jestem pewien, że Jackie umrze. Serio. Już mi się zaczyna robić przykro. Wierzysz, że tu była kiedyś kostnica? Błagam cię, Jackie. No co? Przecież to ja ci o tym mówiłem. Serio? Nie pamiętam. Jak tu była kostnica, to ja pierdolę. A wy to niby kto? Znajomi Dextera Deshawn. Czeka na nas. Yo, Dex. Jest tu takich dwóch. Mówią, że do ciebie. Ha? No dobra. Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie sobie pod rękę. Tak zrobimy, amigo. Karty dostępu. O tak. Miałem złą sprzedał z przyjemnością. Serce Night City. Słyszysz? Jak tętno. Hej. Wyobrażasz sobie? Siadaj, zaraz was obsłużę. Susan Forest, Boa Boa, może nawet Morgan Blackhand. Siadali na tych samych stołkach i patrzyli na ten sam bar. Zaraz my tutaj looting robimy. My to robimy research. Research o looting. Siema, jomale. Serio myślałeś, że najlepszym sposobem na szybką kasę jest pomimo kursera? Następnego dnia nikt nie odebrał do mnie telefonu. Jakbym umarł, odcięła mnie. Masz szczęście, że chodzi o Reginę. Ona jest delikatna. Inny fixer kazałby jeszcze połamać ci nogi. No właśnie, dlatego nie oszukamy Dexa. Pizda z domu dała na mnie kompletne info. Co z tego, że wiem, jaki mają sprzęt,
kiedy nie wiem, ilu ich tam kurwa jest w tym bunkrze. Będzie dobrze. Sham zawsze przynosi nam szczęście. Co nie, Sham? No, uważaj, bo ci odpowiem. Skup się lepiej na robocie. Przed akcją poślemy tam drony, żeby się nie okazało, że się pchamy jak śliwka w gówno. Śliwka w gówno. Zapamiętać. Rogue mówiła, że znasz kogo trzeba. O? No właśnie, dlatego ja chcę zwiedzać. Dlaczego chcę zwiedzać? Żeby potem wam móc poczytać. Dobra, siadamy. No, teraz nasza kolej. A widzisz tamtą babkę? To Rogue. Najlepsza fikserka w mieście. A to nie Dex jest najlepszy? Rogue ustawiała akcję, kiedy Dex był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Co będzie dla was? Ty wybieraj. Tequila Old Fashioned. Z kropelką piwka i chili. Czyli Johnny Silverhand dwa razy. Właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłem. To taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych klientach. Ile lat ma Afterlife? Z 50? Więcej. Nie pamiętam dokładnie ile. To chyba najstarszy lokal w mieście. Z tych szanowanych, najstarszy. Załóżmy, że chciałbym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Umrzeć. Najlepiej na akcji. W spektakularny sposób. Ach, piękna tradycja. Wysokie wpisowe, definitywnie. Warto umrzeć, żeby przejść do legendy. Warto umrzeć, żeby przejść do legendy. Warto żyć, żeby przejść do legendy. A śmierć to dopiero w ostateczności. Za piękną przyszłość. Przejdźmy do legendy. W każdym razie ja jestem Jackie Wells. I przepis też mogę podać na wszelki wypadek. Jasne. Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe i najważniejsze. Miłość. Zapamiętam. Słyszałam, że jesteście nowym nabytkiem Dexa. Po prostu robimy interesy. Dexter czeka. Skąd o tym wiesz? To część mojej pracy. Zresztą, jak myślisz, skąd bierze się reputacja w świecie najemników? Z plotek na twój temat. Dexter często tu bywa? Właściwie to wrócił po długiej nieobecności. Prawie 2 lata go nie widzieliśmy. Stare kocury chodzą swoimi ścieżkami. Gdziekolwiek był, troszkę stracił na wadze. Może nie dowozili tam pizzy. Powodzenia. Dzięki. Ten. No z tą pizzą to przyjebała. Tą pizzą to przyjebała. Duży jesteś. Trenujesz? Nie. Ja też. Boks. A ty co? Jakaś egzotyka? Kempo? Ninjitsu? Nie. Myślisz, że dałbyś mi radę? Zaraz, my to musimy obszukać. No właśnie. My to musimy obszukać. Nie po to się staram, żeby teraz coś zostawić. Możemy iść. Tutaj. Uno momento, señor. To serio była kostnica. Tak, Excelsior. Gotówka, jak zwykle. Ja muszę kończyć. Jest i pan V. No, to rodzinka w komplecie.
Pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie. A. No dobrze. Zapraszam. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mniej. Ta. Nabiliśmy punkty u tego u góry. Fajna loża. Dziękoszczelna? Jackie. Pan Welch ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do pana V. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? Chcę powiedzieć prawdę. Halo? Czekaj, myślę. Dobra, mówimy. Nieźle. Tak bardzo mnie polubiła, że zaproponowała mi nowy układ. Nowy układ? Taki, w którym dzielimy się z nią kasą pół na pół, bo przecież nie potrzebujemy fiksera. Co? Bez fiksera. Co mi się podoba. Klienci nigdy się nie nauczą. Dobrze, że mówisz mi o tym wprost. To, panie V, to może być początek długiej i owocnej współpracy. Nawet nie wyglądasz na wkurzonego. Zbyt długo żyję w Night City, żeby się wściekać za każdym razem, kiedy ktoś próbuje robić mnie w chuja. Parker nie jest pierwsza. I nie będzie ostatnia. Słowa uznania to mało, a oferta Evelyn to dużo. Święta prawda, Vi dobrze gada. Wiem. Jeszcze do tego wrócimy. Przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla was to. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Dexem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się w słuch. Delamain zawozi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą T-Bag hakujecie systemy hotelu. Z pomocą T-Bag oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Yorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi. I najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć T-Bag na słuchawce. A teraz pytania. Jak wejdziemy do penthouse'u? Yorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. Żeby je ściągnąć, musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netrunner w Konpeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli, żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Welch, T-Bag to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza Flathead. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą unieszkodliwicie netrunnera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta, ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. Jeszcze coś? Pomówmy o wejściu do Konpeki. Jaką mamy przykrywkę? Ty jesteś Ramon Victorino. A ty Harry Conwell. A jaki jest cel wizyty panów Conwella i Victorino? Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Arasaki Hajime Takim. Jeszcze coś? Delamain nas zawozi? Najbardziej ekskluzywne taksówki w mieście? Nieźle. Współpracuję tylko z najlepszymi. A Delamain nigdy nie zawodzi. Może dlatego, że to jest jedyna korporacja prowadzona przez sztuczną inteligencję. Nie zadaje zbędnych pytań. I nikt nie wie, jak udaje mu się za każdym razem odnawiać licencję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Delamain przywiezie was tu z powrotem.
A jeśli coś się posypie, zawiezie was do bezpiecznej kryjówki. Czyli gdzie? Do Notel Motelu. To dyskretne miejsce, gdzie będzie można przemyśleć, co dalej. Ale wierzę, że nie będzie takiej potrzeby. Jeszcze coś? Ja nie mam więcej pytań. Świetnie. A ja mam. Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Teraz. Świeżakom daję 30%, ale w waszym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniecie 40%. Bonus za twoją uczciwość, Vi. I o to chodzi, Dex. I o to chodzi. Ostatnia rzecz. Nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flatheada wniesiecie w walizce. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki, Buck. Kiedy możemy spodziewać się kasy? To już zależy od pani Evelyn Parker. Ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Siedzieć cicho, nie wychylać się, nie rozrabiać. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniony, ani pijany. Delamain czeka przed Afterlife. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. Długo się znacie z Dexterem? A co? Wiesz, różnie mówią na mieście. Marek Aureliusz powiedział, wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. No, teraz rozumiem, czemu się tak dobrze z Dexem dogadujecie. A ty co myślisz o planie? Myślę, że zaprowadzi mnie prosto na Kretę, gdzie spędzę resztę dni w luksusie i lenistwie. Przyślij mi pocztówkę. Raczej nie będę podtrzymywać starych znajomości. Bez urazy. Wszystko jest jasne. No to do roboty. To co, jedziemy? Czy masz coś jeszcze? Muszę coś jeszcze załatwić przed akcją. Jasne. To spotkamy się przy Delamainie. Musimy opróżnić ekwipunek. To jest priorytet. To jest priorytet, dobra. Tylko nie zapomnij się przebrać. Pojazd sieci Delamain czeka pod wskazanym adresem. Okej. Trzeba pierdolnik ogarnąć. Tylko nie wiem, gdzie sprzedać te przedmioty. No ale co się najbardziej zmieniło? Jak wyjeżdżałem, to był wielki bardzo. Tu nie mogę. Coś podać? A, napiłbym się czegoś. Ciężki dzień. Jak każdy. Na co masz ochotę? Na sprzedaż ci pierdolnika. Czy ja mogę to zrobić? Nie mogę tego zrobić. Sprzedaj rupiecie. Ja. Dobra, standardowe cięcie, tak jak zwykle. Okej, obrażenia na sekundę. Pozbądźmy się tego pierdolnika. Rzadki, ikoniczny. Ikonicznych na pewno nie będę sprzedawał. To od razu mówię. Tak, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać. Kurde. Da się odkupić? Zużywalne. No dobra, chyba nie sprzedałem tego, czego nie powinienem. Dziwnie te bronie się robią. Nie wiem, czy mogę to wyciągać, czy nie. Sprawdzimy. Nie, jak przedmiot w użyciu, to nie. Ten też jest w użyciu pewnie, tak. A i ten jest w użyciu, okej. A tu potrzebujemy, no którego levela? Gdzie tu jest poziom napisany? Budować ją na poziomie 10. To jest wymagany poziom 22. Copperhead. Dobra, ale to jeszcze możemy posprzedawać. Tu ikonicznych żadnych broni nie mamy. To podświetlone rozumiem, że to jest to, które mamy założone. Dobra, trzeba to wywalić. O, i fajnie. I fajnie.
automatycznie podświetla przeciwników, którzy cię zauważyli. To może być ciekawe. Miażdżący berserk. Ale to nasze. Ej. Czy ja tu jeszcze mogę modyfikować szczepy? Dzięki, Claire. Nie ma sprawy. Zawołaj, jak będziesz czegoś potrzebować. Wow, wow, wow. Postać. Gdzie są szczepy? Gdzie są szczepy? Rozumiem, że ja sobie sam nie mogę tego edytować, tak? Nie, nie mogę. Dostępne modyfikacje 4. Dobienie w głowę nie zadają dodatkowych obrażeń. Broń typu smart namierza głównie kończyny. Wszystkie twoje bronie stają się nieśmiercionośne. To tak ciężko. Łączę smart. Automatycznie poświęca przeciwników, którzy ci zauważyli. Umożliwia widzenie dokładnego promienia wybuchu rzuconego przeciw granatów. Lipa. Wolę to. I rozumiem, że do każdych z tych naszych modyfikacji... Czy modyfikacji? No modyfikacji, dobrze powiedziałem. Do każdego przyczepu. Możemy sobie jeszcze dodawać modyfikacje. To może być ciekawe. Karta dostępu. Aha. Dobra, chyba już możemy to zrobić. Where is it? Where is it? Została amunicja tu na skrucho. Ale tak mam zrobić to po cichu teoretycznie. Gdzie jest... Załóż garnitur agenta Miltechu. No dobra, ale... Jak ja mam to zrobić? Strój. Aha. Przystojny. Dobra, lecimy. Delamain. Jackie, a ty? Jak tam? Gotowy? Yeah. Chodzimy. Dzień dobry. Witam w limuzynie sieci Delamain. Panów problemy zostają za drzwiami pojazdu. Żebyś wiedział, skurwysynu. Nie widzę powodów, aby używać inwektyw. Ta? A pamiętasz, jak cię chciałem wynająć na wieczór kawalerski kuzyna? Niestety, nie przyjmujemy takich zleceń. 3 miesiące zbierania szmalu. Dobra, jedziemy. Do uruchomienia usługi niezbędna jest weryfikacja tożsamości. Proszę podpiąć łącza osobiste. Dziękuję. Aktywuję usługę Excelsior. Excelsior? No, coraz lepiej. Excelsior? To pakiet usług dla klientów premium. Płacisz, wymagasz. Patrz, to proste. Delamain, tryb bojowy. Przykro mi, ale nie są panowie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. No trudno. Ale jak coś, to rozjedzie każdego, kto nam stanie na drodze. I to legalne? Oczywiście. Jak cała druga poprawka. Pozwolę sobie nie komentować systemu prawnego Night City. Co jeszcze mamy w pakiecie? Pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz pokrycie kosztów pogrzebu w przypadku śmierci na pokładzie pojazdu. Grubo. Dex na nas nie oszczędza. A dzięki tobie jeszcze nam odpala 40%. Aha. Excelsior. Właśnie tak się wjeżdża do pierwszej ligi. To dla ciebie naprawdę aż takie ważne? Co? Dexter tak tanio cię kupił? Garnitur, samochód? Wydaje mi się, że trochę nad sobą tracisz kontrolę. Ta, jasne.
A mnie się wydaje, że masz jakiś problem. Chcę tylko, żebyś trochę przetrzeźwiał przed akcją. Nigdy nie myślałem bardziej klarownie. To ty musisz coś zrozumieć. Całe życie spędziłem w tym gównie. Nie wracam tam. Zbliżamy się do celu. Hej, wszystko w porządku? Chyba już tak. Zaraz będziemy w Konpeki. Ustawiłam nam szyfrowane połączenie, żeby móc was nawigować na miejscu. Zadzwoń teraz do Jackiego. Zobaczymy, czy synchronizacja działa. I jak? Coś mi szumi. Mów do mnie. Największe występki wynikają z nadmiernych pragnień, a nie z konieczności. Że co? Arystoteles, rozumiem, że mnie słyszysz. Teraz tak. Uwielbiam, jak mi szepczesz Arystotelesa do ucha. Jakbyś jeszcze coś z niego rozumiał. A ty, Vi, słyszysz? Też to uwielbiam. Pieprzcie się. Wygląda na to, że wszystko działa. Pewnie, że działa. Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję za wybór sieci Delamain. Będę na panów czekać w podziemnym garażu. No to się zaczęło. Zostaw broń. Chodź, Harry. Jack, jak się nazywał? Kurde, nie pamiętam. Czekaj, wezmę Flatheada. Serio, Jackie, wydaje mi się, że ty dzisiaj zginiesz. Jesteśmy przy wejściu. Rezerwacja jest na ciebie, Jackie. Macie spotkanie z Kajime Takim z działu technologii wojskowych. Witamy w kompetencji. Papiery są na Flatheada. Pamiętam. Witamy w Konpeki Plaza. Proszę pojedynczo. Jasne. Nie chciałem tego. Mamy problem. Możecie panowie wyjaśnić, dlaczego wnosicie na teren hotelu technologię wojskową? Jesteśmy handlarzami bronią. Słucham? Ach, panowie, na spotkanie z panem Takim? Najmocniej przepraszam za zamieszanie. Kontrola zajmie tylko chwilę. Proszę bardzo. Jak schować? Witamy w Konpeki Plaza. Chcemy się zameldować. Oczywiście. Rezerwacja była na nazwisko... Victorino. Pokój dla dwóch osób, jedna doba. Zgadza się. Doskonale. Powiadomię pana Takiego o panu w przybyciu. Cholera. Tego nie było w planie. Vi, zagadaj ją. To nie będzie konieczne. Najpierw się odświeżymy. Wtedy sami damy mu znać. Ale przecież pan Taki oczekuje. Seniorita, jesteśmy wykończeni po podróży. 18 godzin z Nowej Barcelony. I jeszcze ten postój na Metaki, bo jakiś cyberpsychol wysadził się w terminalu. Ta, koszmar. Oczywiście, rozumiem. Pokój Lapis Lazuli, 42 piętro. Jeszcze tylko drobiazg. Proszę aktywować swój chip SID. No, to ty, Harry. Wszystko się zgadza. Życzę przyjemnego pobytu. Dziękujemy. No to chodźmy. W drugą stronę. O, jest. Nowa Barcelona? Naprawdę? Jestem mistrzem improwizacji. I co ty na to, Harry? Przyjemny hotelik. Nie to, co na targach w Curychu. Jackie, skąd się wygłupiać? Jak udało ci się no co? Wchodzę w rolę. Modelek świata. Nie poderwać. Porwać. Prosto z pokazu.
Stąd teraz pytanie, czy ja się mogę tu rozglądać z drzazgami. Nawet muszę. Zaraz. Takich gości to wy na pewno jeszcze nie mieliście. O. To? Cygaro z wąsem. Karta dostępu? Tak. Karta dostępu. Nie byłbym sobą. Parkour! Idziemy? Zaraz parkuruję. No dobra, no to chyba wzięliśmy wszystko. Ten stolik nie spojrzałem, ale na szczęście nic nie było. Idę, Jackie, idę. Nadal nie pamiętam, jaki masz kryptonim. Idziemy? No, to ty się leczysz. Niczego sobie. Witamy w Konpeki Plaza. W dni powszednie nie obowiązuje rezerwacja. Można zająć dowolny stolik. Albo miejsce przy barze. Może kiedyś zabiorę tu Misty, jak już domkniemy ten kontrakt. Tak zrobisz. A teraz chodź do pokoju. Dawaj, Jackie, dawaj. Dygnet NCU. Nie jestem kreptomanem, żeby nie było. No. Chyba się wpasowaliśmy, co? Jak wyglądam? Jak przybrany Solos. Nie wierzę, że to mówię, ale całkiem nieźle. Ładnemu we wszystkim ładnie. Lubię Jackiego, ale on się za bardzo ekscytuje. A mi to śmierdzi na kilometr. Naprawdę, śmierdzi mi to totalnie. Wiem, że coś tutaj nie wypali. Ale jeszcze nie wiem, co dokładnie. Ktoś zdradzi, tylko pytanie kto. To jest on też? Охренеть. On tak naturalnie śmiał się. A вот jego mózgowe волны вообще не смеялись. Ciekawe, że mam tłumaczenie do wszystkich języków. Jest i nasz pokój, lapis lazuli. Jesteśmy w pokoju. Całkiem stylowy. Aż szkoda, że nie zostajemy na noc. Dobry wybór, Buck. Nie wybrałam go dla walorów estetycznych. Stąd jest najbliżej do Netrunnera. Si, me acuerdo. Teraz odpalacie Flatheada i znajdujecie wejście do szybu. Brzmi prosto. Prostota jest najbardziej kmusztowna. Aureliusz? Arystoteles? Nie, to moja dewiza. A gdzie ten szyb? Uruchom skan i poszukaj. Jak uruchomić skan? Jak Flathead? Gotowy? Już prawie. Jak mam odpalić skan? Za pomocą skanera znajdź wejście do Flatheada. Jak uruchomić skaner? Książnic? To jest tryb. J-ka to jest co innego. K to jest co innego. Kurde, nie wiem. A tabem. Goda. Zbiornik telewizyjny. Jest i szyb. Okej. Jackie, skończyłeś? Flathead gotowy do akcji. Systemy sprawne, bateria pełna. Kurwa, utknął jebany. Będziecie się gapić? Trzeba nim pokierować zdalnie. Zaraz. Ty weź od Jackiego chip kontrolny. Podłączę twoje Kiroshi do monitoringu, żebyś pomógł botowi znaleźć drogę. Dlaczego ja mam się podłączać? Bo mnie Wiktor nie daje na krechę.
Za wolny przesył mam. No bierz, szkoda czasu. Mają monitoring w całym hotelu? Mhm. Nawet w sypialniach. Gościom to nie przeszkadza? Lepiej zrezygnować z prywatności, niż stracić życie. Na nasze szczęście Yorinobu ma większe jaja. Penthouse nie jest monitorowany. Trzymaj. Okej. Uważaj, przełączam cię na widok z kamery. Twój błędnik na chwilę zwariuje. Dobra, mam widok. Nie może tak być. Ludzie są odcięci od... Prowadź go do następnego otworu wentylacyjnego. Arasaka pokryje wszystkie koszty dyktowane karami umownymi. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o wybory. Jak im nie to swego świetle? Że nie mam kontroli nad łosą. Dzielnicą, z której sam pochodzę. Tydzień. Tyle wam mogę obiecać. Postaramy się. Tyle mogę panu obiecać. Nie wiem w sumie co robię zbytnio, ale okej. Tu jesteś. Chyba już jesteś. Okej, wszedł. Przełączam cię na następną kamerę. Dobra. Skąd wiesz, że to było dla ciebie? Bug? Napisał, że mamy dla problem. Miłej pani sprzątającej, która go znajdzie. Sprzątaczka. I że przeprasza za stoi mi na drodze. Podciął sobie żywe, trzeba odwrócić jej uwagę. Co tam jest w sieci? Spróbujmy. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Pan inteligentnego pokoju. Myślisz, że jest wolny? Kto taki? Panel inteligentnego pokoju. Stojny, nada się? Bogaty, nie przyda nam się. I zajmuje nasz penthouse. Mam tu kontroler klimatyzacji w terrarium. Tacy jak on zawsze Bingo. Są wolni. Wyślij do niego flatheada. Najdroższy garnitur świata, ale w kroku motocyklista. Przeleciałabym go. Dziewczyno, ty weź lepiej szyby przeleć. Wszędzie zostawiasz ślady. No, chyba coś przemontował. Kate, coś się dzieje z terrarium. Hej, Bug, udało się. Cholera, dziewczyno, wiesz, nie jest szczyt moich możliwości. No dalej, nie mamy czasu. No się przyglądajcie, na pewno to pomoże. Dobra. Jesteś. No teraz tu. Lecisz, lecisz, lecisz. Okej. Rezydent jest tuż za drzwiami. Niech Flathead sforsuje zamek. Dobra. Niezbyt mu co idzie. Cholera. No to inaczej. Pomyślmy. Za drzwiami jest druga kamera, ale wyłączona. Mam ją włączyć? Tak. Rozejrzyj się za gniazdem sieci CCTV. Znalazłem gniazdo. Podepnij teraz Flatheada. Gotowe. Teraz przełącz się na drugą kamerę. Jest i rezydent. Wszystko zgodnie z planem. Dziwne, że mają tu tylko jednego netrunnera. Jeden netrunner, ale 100 operacji na sekundę. Nie uszkodliwiamy go? Unieszkodliwię go przez Flatheada. Zaraz podeślę ci autorskiego demona. Wiesz, że musisz podpiąć bota bezpośrednio do jego fotela? Hej, nie jestem amatorem. No to... czyń honory. No, ale najpierw musisz tu wprowadzić Flatheada. Okej, okay. Ten szyb chyba łączy oba pomieszczenia. Przekonajmy się. Teraz przełącz się na drugą kamerę.
Chyba znalazłem przejście. Wyślij tam flatheada, a potem przełącz widok na drugą kamerę. No dawaj, dawaj, dawaj. Podepnij bota do fotela. Unieś kolibko i będzie spokój. Co on mu robi? No, mamy go. Już się nie zerwie. Flathead zostaje, tak? Przypilnuje nam rezydenta. Wchodzę do głównej sieci. Możesz się wylogować. Okej. Muy bien. Jak się czujesz? Okej. Tylko trochę mi się kręci w głowie. Buck, ile ci zejdzie? Jesteś tam? Jestem. Słuchajcie, lot jest grubszy niż się spodziewałam. Przebicie zajmie mi kilka godzin. Kilka godzin? Nie da się szybciej? A chcesz, żeby mnie wysmażyło? Posadź tyłek i ciesz się swoim pokojem. Właśnie to zrobię. Wi, klapnij sobie, musisz odpocząć. Okej, moi drodzy. Ale to było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach Cyberpunk 2077. Trzymajcie się. Hej, hej!